Halo, witajcie, znowu Ryfek. Witam w kolejnym majzaczku. Dzisiaj parę zmian może być, ale najpierw postać, jaką sobie wybierzemy. Parę osób pisało w komentarzach ostatnio. Na dodatek mój kochany wspierający paruwa, specjalnie dla ciebie Tainted Lily dzisiaj grana będzie, bo dawno nie było. Tutaj cały czas mi się te bugi wyświetlają i za pierwszym razem jak pojawię bombę, ale potem jeszcze nie wyświetlałem te bugi, więc wyrąbane na nie totalnie mam. Czemu dzisiaj małe zmiany? Bo dzisiaj moda zainstalowała. Oj, Soul Junior jest super! On jest skok, on mi zmieni itemy w ogóle, jakieś będę miał. Ciekawe! Ale co to jest item z Treasure Room? Ja myślałem, że to jest item tylko z Secret Roomu. Spoko. Zainstalowałem moda. Repentance Boss Champions się nazywa. Jak zobaczyłem, to się wydaje przerąbany. Zwiększa poziom trudności gry tak naprawdę tylko. Bo dodaje nowych bossów do gry i to są bossowie tacy, no, nie za ciekawi, bo jak widziałem na przykład Great Gideon wali Brimstone'em z japy tak jak wali normalnie Mega Szatan, więc ja jestem mega ciekawy, jak to w ogóle będzie wyglądało. Czy dam sobie z tymi bossami radę? A mi się wydaje, że Tainted Lily akurat dosyć mocna postać, więc możemy sobie nią pograć. Ja w ogóle tutaj dostanę itemy jakieś? Nie, normalnie gram sobie Lily standardowo i okej. I mam latanie dodatkowo za darmo. Ej, to super, to ja gram sobie w tej wersji. I mam nawet lepsze obrażenia. Ale koks jest, poproszę pana syna. Aj no, panie Remigiuszu, no. Dobra, Hermit, teleport do sklepu, nie interesuje nas w ogóle. Dobra, to ja w tej formie SL Juniora gram. To jest giga koks. Jak będą słabe itemy, to mogę je brać w wersji tej albo tej i będę miał do wyboru, bo potem będę mógł tak naprawdę to jeszcze losować. Ale ekstra jest SL Junior, kocham ten przedmiot. Dobra, lecimy na walkę z bossem w tej lepszej formie. I powinno być okej. Zobaczymy, co dostaniemy. Jak jakiś dobry item typu Tears Up. Oj nie, o to jarza. Nie chcę tego. Obrażenia mi zmniejszyło, no to trochę syf. Nie mam niestety ładunku, więc Solharta muszę wziąć na tobie. No trudno, nic się nie stało, to byłoby całe piętro. Lecimy sobie na kolejne. Boss tu na razie się trafił w zwykłej wersji, żadnej wersji czempiona. Zobaczymy, czy w ogóle mi się trafi jakiś boss w wersji czempiona dzisiaj, bo to wcale nie jest gwarantowane. Ale nie, no Lily tutaj na samym początku to ciśnie ma. Ładnie, jaki item żeś dostał? Żadnego! Ej, SL Junior powinien chyba mieć itemy. A może on dopiero w momencie podniesienia tej itemy dostaje? O kurde, jeżeli tak, to mega słabo. Co to jest? O, nic ciekawego. Dobra, jeden z lepszych akurat familiarów. Depresja. Dobra, zróbmy test sobie, wiecie? Ja zmienię postać, wezmę na tobie tą depresję. To jest dobry item i go trochę mi będzie szkoda rzeczywiście, jeżeli go nie dostanę teraz. I zmieńmy się w SL Juniora. Tak, czyli SL Junior działa, aczkolwiek on działa tylko w momencie, w którym go pierwszy raz użyjemy. Czyli jakbyśmy mieli 10 przedmiotów jakichś losowych, podnieślibyśmy tego SL Juniora, jak go wtedy użyli, to on rzeczywiście też by dostał 10 losowych kompletnie itemów. Czyli niestety nie mogę go używać jako takiej zmianki, że podnoszę sobie na jednej postaci, potem zmieniam. Szkoda, no mimo wszystko zastaniemy sobie w tej formie SL Juniora, bo mamy na samym starcie już latanko, zwiększone obrażenia, więc mi się to mega podoba. No i lecimy. No, powiem wam, że naprawdę dostać darmowego damage upa na samym początku gry. Speed down co prawda, ale ten speed down mnie jakoś specjalnie nie boli. To by było całe piętro, lecimy sobie na walkę z bossem. Larry Junia. Oczywiście sobie zaczniemy tutaj od zwykłego przeciwnika. Larry Junia, zawsze mówił Gimper tak. O, lock up damage up, super item. Nie do Devil Roomu, nie mogę wziąć żadnego itemu, który nie dawałby mi dodatkowego zdrowia, więc go sobie po prostu olewam. Pójdźmy sobie na piętro dodatkowe. I pójdziemy sobie na po prostu dodatkowe itemy. I teraz, zaraz, jak teraz wrócę do zwykłej Lilith, ona nie będzie miała tego Glass Eye, prawda? Tak, i nie dostaje żadnego nowego itemu. Ale nie, no mówię, ona ma gorsze po prostu statystyki. Ma, znaczy gorsze statystyki, gorsze obrażenia, nie ma latania. A to jest naprawdę dla mnie mega przydatne. Sądzę, że będę używał tej zmianki tylko w sytuacji kryzysowej, jak będę miał na przykład bardzo, bardzo mało zdrowia i będę się po prostu o to zdrowie swoje bał. Albo wiecie co, możemy zrobić taki myk. One make you small, ok. Range up, żadna różnica. Ale co my robimy? Robimy taki myk. Otwieramy sobie przejście tutaj. No i dostaję Tears Upa i serduszko kościane na lepszej wersji tego. Oj, to jest chyba champion. Pierwszy raz go widzę takiego zielonego. O Jezu. Ej, jest silniejszy. I ten jest czarny, też nie widziałem go w czarnej wersji. To też jest champion. Dobrze, ja biję tutaj tą Lily w takie obrażenia, że to jest mega easy do zabicia. Super, super. Mysterious Paper bierzemy sobie ekstra. I teraz mam
co drugie piętro ma dodatkowy item z Boss Challenge Roomu, kochani. Bo co drugie piętro będziemy mieli Boss Challenge Room i będą sobie mu tak po prostu wchodzić. Będę miał na drugiej postaci idealnie zawsze jedno serduszko, no i ekstra. Megabina nie bierzemy. Book of Sin też mnie interesuje. Oczywiście zostaje przy SAU Juniorze, to jest bardzo, bardzo fajny item. Załatwi mi wejście do każdego Boss Challenge Roomu, ale super, jestem na SAU Junior, mega mi się podoba. I lecimy dalej. Bylebym go, nie wiem, przypadek czasem nie użył, bo jak się rzeczywiście teraz przemienię w zwykłą Lilith, jak tam tylko jedno zdrowie, no to tak nie zaciekawie rzeczywiście. To nic ciekawego, no idziemy sobie stąd. Co się nagrywa? Nagrywa, bardzo dobrze. Nagrywam ten odcinek, to jest na poniedziałek odcinek najprawdopodobniej. Ja go nagrywam już w sobotę. Dużo dzisiaj do nagrania rzeczywiście mam. W końcu się udało ugadać z chłopakami. Będziemy teraz w niedzielę rano nagrywać odcinek z teleturnieju Wiedzy o Grach. Razem z Mangetsu będę w drużynie przeciwko Diabełowi i Mandziowi. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Już się boję, jakie gry dostaniemy, bo my z Mangim, wiecie, lubimy takie roguelike'i, takie jakieś indie gierki mniej znane, a jak dadzą tam do tego teleturnieju Wiedzy o Grach jakieś gry AAA, ja nawet Assassin's Creedów nie kojarzę, więc to już się boję po prostu, jak tam nam pójdzie. Trzymajcie kciuki, sądzę, że no nawet niedługo powinien się pojawić ten odcinek o Grafa. Graf ostatnio naprawdę ostro przyspieszył jakby ogarnianie i montaż tych odcinków z teleturnieju Wiedzy o Grach, więc to nie powinno być tak jak kiedyś, że czekanie na ten odcinek parę miesięcy nawet. Pentagram, świetny item, super. Szkoda tylko, że ten item ma hard bez żadnej różnicy, bo i tak tego HP upa dostaniemy czy nie. I to jest Drost dwójka, a no tak, przejście no, na piętro lustrzane, oczywiście, że tak. Zmieniamy się w ducha. O, a ty HP tracisz, a szkoda, bo taki nawet przydatny jesteś. Te obrażenia bijesz takie nawet niezłe. On chyba obrażenia zależne od naszych bije, więc jeżeli on zadaje obrażenia 8, to on jest naprawdę koks. Bosik bardzo łatwy. Bosik bardzo łatwy na tę postać, to już w ogóle. Idziemy sobie jeszcze raz oczywiście z nim zawalczyć i dostaniemy kolejny item z walki z bossem. Po to w końcu poszedłem na tego Drossa. Ale ciekawe, powiem wam, że tutaj Lil Plum w wersji jakiejś zielonej, który pluje szlamem nawet na boki, może być problemem, ale wydaje mi się, że to jest właśnie mod taki idealny, którego ja szukam. Mod coś w stylu, nie wiem, Eternal Edition do oryginalnego Isaaca, czyli mod zwiększający po prostu trudność gry. Bo, no nie oszukujmy się, ja Isaaca jak już gram tyle lat, nie mówię, że jestem jakiś super dobry, ale no w miarę mi łatwo idzie i większość gier zdecydowanie wygrywam. I taki modzik, który mi ten poziom trudności na nowo zwiększy, jak najbardziej, jak dla mnie na plus, bo mówię, po prostu ciekawsze te odcinki przez to będą. Ja będę musiał bardziej zwracać uwagę na moje zdrowie, jakichś nowych bossów odkryję. A mod widzę, że naprawdę bardzo rozwinięty, bo tam chyba 36 różnych bossów zostało zmienione, a raczej 36 różnych bossów dostało swoją wersję czempiona. No i mam nadzieję, że jak najwięcej dzisiaj takich odkryjemy. Dzisiaj jak na razie zobaczyliśmy tylko dwie wersje czempionów. Dobra, świetne piętro, mamy statystyki nie z tej ziemi w ogóle. Dostałem 2 damage up'a, mam już obrażenia 8 coś. Tearsy prawie 5, biję tym płodem z bicza. Super, Jezu, ale jest giga dobre podejście. Lecimy na walkę z bossem. Boże, powiem wam, że przed chwilą w ogóle... Znaczy przed chwilą, teraz jak nagrywam, to już sprawie pierwsza. Parę godzin temu siedzimy sobie z narzeczoną i... chcielibyśmy coś zjeść. Mamy ochotę na lody, nie mam żadnych lodów w domu. Ja mówię, dawaj, kupimy może McFlarego po prostu, zamówimy z Maca, nie? Boże, jak zobaczyliśmy ceny, jakaś masakra jest. Mamy ten kod tam, że na nowe konto, czyli dostaliśmy 10 zł zniżki. I pomyślcie, ile zapłaciliśmy za 2 flary i 2 cheeseburgery. W końcu, znaczy nie zapłaciliśmy, bo w końcu nie kupiliśmy, bo nas poraziło po prostu z nóg. 2 flary i 2 cheeseburgery standardowo kosztowałyby 40 zł. To jest aż mnie zniesmaczyło, jak zobaczyłem tę cenę po prostu w McDonaldzie. Po tej zniżce 10 zł za to byśmy zapłacili 3 dychy. Czyli nadal chora jak dla mnie cena za 2 flary i 2 cheeseburgery. To jest coś nienormalnego. Ja sobie myślę, no dobra, to pewnie w dostawie tak drogo jest. Ale potem patrzę na wykopie, co ludzie piszą. I podobno w Macu zostały te ceny rzeczywiście tak gigantycznie zwiększone. I teraz normalnie 2 for you kosztuje już na miejscu 8,90, w dostawie przez to Glovo czy tam jakieś Uber Eatsy 9,90. No chore, chore ceny, czuję się zniesmaczony, nie polecam. I stwierdziliśmy, że walimy, mamy to gdzieś, w końcu nie kupiliśmy tego Maca. Tylko zrobiłem nam po bułce z pasztetem. I akurat został nam banan, jakieś truskawki mrożone, to zrobiłem szejka mlecznego z tym bananem, z truskawkami i wyszło super.
Masakra. 4 dychy po prostu za 2 flary i 2 cheeseburgery. Jestem w szoku. Two for you. Na miejscu 9 zł. Two for you. Jak ja pracowałem w Maku, to to kosztowało chyba jeszcze 6 zł czy 5,50 nawet. No nie wiem, chore, chore. Ja wiem, że tam inflacja, każdy teraz będzie tu tłumaczył, że inflacja i w ogóle, ale no w innych knajpach, w innych fast foodach tak ceny nie rosną jak w Maku, nie? Czy to mi się tylko wydaje? Kiedyś zawsze, na streamie ostatnio mówiłem, że mi się zawsze wydawało, że KFC jest tym drogim fast foodem, bo zazwyczaj był w porównaniu do Maka. Mak miał super kupony, KFC miał gówniane kupony i się nie opłacało nigdy go brać, a teraz jest jak dla mnie zupełnie odwrotnie. Znaczy nie, nie do, że KFC jest tani, bo nie jest, ale w porównaniu do Maka jest tani. Straszne są ceny w Maku. No i taki mini rant wam zrobiłem, bo jestem po prostu, zniesmaczyłem się tymi cenami w McDonaldzie. Ale na nowo doceniłem bułkę z pasztetem, więc spoko. Co tu mamy? Nic ciekawego. Red Run nie chce, a kratki, kratki może sobie użyjemy po prostu w jakimś pokoju, może się uda. Przejście do Ultra Secret Roomu ogarnąć. Ultra Secret Room mógłby być na przykład tutaj w prawo. Niestety, nie trafił się. No mówi się trudno tego kratki, nie mam co trzymać, że tam nie wiem, może być szansa, że wiecie, może się trafi ta taka skrzynka specjalna, szklano-czerwona z modów, którą możemy otworzyć tylko i wyłącznie za pomocą tego kratki, albo trinketa krystalki, też mi o tym przypomnieliście. O, karta World może być, odkrywa całą mapę z Secret Roomem, całe piętro z nami, lecimy na walkę z bossem. Szkoda, że dwa itemy żeśmy aktywne dostali, naprawdę nic ciekawego. Dwa itemy aktywne, jak mamy tego SAU Juniora, ja go wolę nadal trzymać jako po prostu, mówię, możliwość dostania dodatkowych itemów z Boss Challenge Roomu, świetna sprawa. Grow Hormone, super, druga część przyjąć Puna, co prawda Experimental Treatment już był, ale trudno się mówi. Nie lubię Cenzera bardzo. Przepraszam. Mimo wszystko go wezmę. Bo na hasza i tak chyba nie zdążę. Znaczy tak, Cenzer, spoko item, nie na haszu po prostu. Na każdym bossie jest w miarę okej, okay, tylko nie na haszu. Na haszu to jest item fatalny i go nienawidzę. Dobra, całe piętro z nami, idziemy sobie na kolejne. Jest cudownie, boss challenge'em zwiedzony, więc jest gituwa. Ostatnio chyba szliśmy na... A nie wiem nawet na co żeśmy szli. Dawno na Witness nie szliśmy. O nie, to nie pójdę już na Witness. No może kolejne podejście, pójdziemy sobie na Witness. Mam tego moda, że już po Witness możemy kontynuować podejście, więc to podejście na Witness nie skończy się po prostu tak szybko jak zazwyczaj. No i w końcu straciłem mojego pomagiera tutaj w postaci Evil Twina. Powiem wam, że całkiem nieźle się spisywał, naprawdę byłem z niego zadowolony. A kartę World sobie zatrzymam na jakieś takie, nie wiem, późniejsze piętro, to jest dopiero Depth 1, więc tu się specjalnie martwić nie muszę. Na jakieś Womb sobie zostawimy to World, albo na, nie wiem, katedrę, coś w tym stylu. Zobaczymy, zobaczymy. Ale super jest Saul Junior. Jestem ciekawy, czy... tylko ta jedna rzecz, ja powiedziałem, że w momencie wzięcia, ale nie jestem pewny tego. To działa z tym płodem? Tylko z bliska, to trochę bez sensu. To w ogóle jest beznadziejny item, bo on zwiększa obrażenia tą klątwą tylko z Brimstone'a. Więc jest w ogóle bez sensu. No nic, lecimy dalej. Czy tu jest Secret Room? Nie. No dobra, trudno się mówić. Idziemy do sklepu. Ale mam pieniędzy dzisiaj. No dzisiaj normalnie w końcu mogę sobie do sklepiku pójść coś kupić. Dawno nie miałem podejścia, żebym rzeczywiście miał pieniądze i mógł iść do sklepu. Co mówiłem? A już nie pamiętam. Powiem wam, że o jeszcze jednej rzeczy wam się chciałem pochwalić. Znaczy pochwalić, no podzielić przemyśleniami. Oprócz McDonalda, jakieś takie, miałem dwa ranty swoje, takie dwa przemyślenia o jakichś rzeczach, które mnie denerwują. Normalnie jak stand-uperzy powinienem wyjść i gadać o rzeczach, które mnie denerwują. O, za to bardzo się cieszę, że wam się spodobał ten odcinek w sobotę, który wyszedł, czyli teraz jak nagrywam. Z tych memików, ale dużo miłych komentarzy. Wszyscy tam zaczęli pisać, od kiedy zaczęli oglądać moje odcinki, że już tyle lat ze mną, że super wspomnienia, że nie żałują żadnej godziny spędzonej przed odcinkiem, ale strasznie mi się miło zrobiło. Takie milusie komentarzy pisaliście. Bardzo wam dziękuję, kochani, za tyle lat wspólnego siedzenia i oglądania moich odcineczków. Jeszcze dużo lat przed nami. O, tyle wam mogę powiedzieć. Dobra, no przejście do sklepu, takie bardzo ciekawe, bo tu musi być pokój do dołu i potem jeszcze pokój kolejny do dołu, a potem pokój w prawo? A nie, no zaraz do dołu mamy sklep. Dobra, idziemy do sklepiku. Wow! Trochę się boję tej piguły. Ale nie będzie. I powiem wam, że wezmę sobie bateryjkę, bo dwa ładunki są spoko, bo... Dobra, ja zaraz wytłumaczę, że dlaczego. Wezmę pigułę, co to jest?
2 HP upy, ekstra! Czemu chcę mieć baterię i mieć dwa ładunki na moim przedmiocie aktywnym? Jezu, przepraszam. Chcę mieć to dlatego, że jak czasami chcę iść na tego boss challenge rooma, muszę jeszcze przed końcem pokoju zamienić się w tą zwykłą Lilith. Żeby dostać ładunek, żeby po wejściu już do boss challenge roomu odmienić się na tego SAU Juniora. A teraz nie muszę tego robić, będę miał już dwa ładunki w gotowości. Chociaż tak chyba przy pierwszej fali już dostalibyśmy ładunek, ale nie mam pewności. Nie wiem, czy to jest champion, czy to jest nowa grafika. To jest chyba po prostu nowa grafika, to nie wydaje mi się, że jest champion. Mamy przejście niestety do Devil Roomu, miałem nadzieję bardzo na Angel Room. Książka, więc mnie w ogóle nie interesuje. Fajnie byłoby, jakbyśmy rzeczywiście dostali to przejście do Angel Roomu kolejnego, kolejną walkę z aniołem i moglibyśmy dzięki temu mieć przejście na Mega Szatana. To by było całkiem spoko. Dobra, wiecie co? A nie, jest czasowo, Jezu, jest mega dobrze czasowo. Nie ma co karty World używać, i tak zdążymy na walkę z bossem bez żadnych problemów. Ja przez całe piętro mi przeszedł jeszcze na walkę z bossem, bym zdążył. Więc lecimy sobie po całym piętrze, szukamy oczywiście treasure roomu, sklepu, bo nadal mamy pieniądze. Tu się będę raczej musiał wracać. Oho! Tu się na pewno chcę wracać, Maggie's Bow! On chyba dobre piguły mi dawały, tak? Nie, im piguły to inny item. Serduszka nas teraz więcej leczą, no i oczywiście HP up. Co tu się stało w ogóle? Ile itemów? Super! Super! Ręcz mi zwiększyło, no teraz mamy naprawdę fajny ręcz na tym płodzie. Możemy sobie z mega daleka stać i mega bezpiecznie tych przeciwników bić. Chyba, że i tak zawsze wolę tutaj podchodzić jak biczem jakimś płuc tych przeciwników. Dobra, jest boss challenge'em i teraz robimy taki myk raz i taki myk dwa. HP upik i jest ideolo. O, dwa razy Little Horn, ciekawie. Bym się nie zdziwił, jeżeli ten mod Little Horna by dał po prostu dwóch Little Hornów jako walkę z czempionem. Czy nie, no, bo to jest takie typowe Double Trouble. Dobra, ty też wyglądasz bardzo standardowo, nie w wersji czempiona. No i cała walka, świetnie poszło, mamy takie tirsy, mamy takie obrażenia, że to jest jakaś masakra po prostu. Co tu się dzieje? Ta Lili wciśnie jak szalona. Dobra, sklepik jest. Coś w sklepie ciekawego, champion z belcik może, jakiś stopwatch? Alabaster Box, ciekawy item, aczkolwiek go nie chcę, bo ja mam po prostu dodatkowe itemy dzięki temu, że mam SAU Juniora. Więc sobie go zmieniamy, no i dobre piguły zawsze, PHD jak najbardziej spoko. Piguła relax, nic ciekawego, idziemy sobie stąd. Nie dość, że mamy dobre pilsy, to jeszcze jakbyśmy mieli maszynę do oddawania krwi teraz. No, trochę tej krwi mógłbym oddać, a tych czerwonych serduszek naprawdę mam bardzo dużo. Range up, jak najbardziej z chęcią wezmę. Wejdźmy sobie do crossroomu, to mnie kosztuje tylko pół Soul Hearta, więc nic strasznego. I idziemy szukać walki z bossem. Matko oczywiście zabije, pójdziemy sobie na boss rush, pójdziemy sobie... o, jest arcade roomik, ekstra. Pójdziemy sobie na boss rush i mam nadzieję, że zgarnę jakiś dobry item i po prostu sobie stamtąd wyjdę. Nie mam zamiaru walczyć z tamtymi wszystkimi przeciwnikami. Dobra, oddajemy zdrówko, tam jest maszyna do zmiany przedmiotów w sklepie, więc... O nie, czemu tak się szybko wywaliłeś? Ale szkoda, ale speed up tu akurat bardzo fajny. Szkoda mimo wszystko, że rzeczywiście, no, nie dostaliśmy nawet Ivy Baga, bo naprawdę dużo pieniędzy moglibyśmy sobie zgarnąć, a jest maszyna do zmiany przedmiotów w sklepie, więc fajne jakieś itemki moglibyśmy też ogarnąć. Polidaktylia, możliwość trzymania dwóch przedmiotów, chyba dwóch trinketów na raz, nigdy nie jestem pewny, czy też to działa na trinkety. Na pewno na przedmioty oczywiście, znajdźki. Kolejny luck up, bardzo dużo szczęścia już mamy, aczkolwiek nie mamy nadal żadnego efektu losowego, więc no tak, średniawka jak na razie. Nie wiem, Angel Room w tym momencie z Holy Lightem to byłby chyba najlepszy, jeden z najlepszych itemów, jakie moglibyśmy dostać. Nie są oczywiście jakieś, nie wiem, Secret Heart i tak dalej, ale no to już byłaby przesada po prostu item. A was na chwilę przeproszę, muszę zrobić krótkie cięcie. No i jestem. Krótkie cięcie, lecimy na walkę z bossem. Isaac! Dobra, nóżka matki, żaden problem. Nie mówię, no ta klątwa tak mega beznadziejna, bo to zwiększa obrażenia tylko i wyłącznie od Brimstone'a, więc na postaciach innych jak ten Azazel albo zwykły Azazel to jest tak bez sensu, że masakra. Co sobie weźmiemy? Znowu Devil Room się trafił, jak mamy dwa razy większą szansę na Angel Room, ale słabo, strasznie. Wezmę sobie Polaroida, ostatnio chyba byliśmy na Dark Roomie, na Steamie, jeżeli dobrze kojarzę. O, no to jednak się będzie przydawał, okej. Mi się podoba. Mi się podoba. Jak działa ten Brimstone na tobie? Ty będziesz strzelał do przeciwnika, który jest najbliżej. O, anti-gravity? To może być ciekawe. Zaczekajcie, jak to działa? Ej, super to działa.
Super to działa, ale to jest fajne. Oj, champion jest w ogóle ten. Dobra, wiecie co? Przejdę ten bossaż, bo tu może nowych czempionów zobaczymy. I to może być całkiem ciekawe. Ja teraz się w 100% tylko skupiam na unikaniu przeciwników, bo ja i tak będę przez całą mapę zawsze kogoś trafiał, bo ten mały płodzik zawsze kogoś tutaj będzie celował. Ole, on super to działa. Mega mi się podoba. To jest chyba akurat dev po prostu z nowym splash artem. Nie sądzę, żeby on był jakiś specjalnie zmieniony. Chociaż dobra, tutaj powiem wam, że małe problemy mogą być na przeciwników, którzy nas gonią. Albo przeciwników, którzy naprawdę bardzo, bardzo szybko się ruszają. Ale obrażenia robimy potężne, naprawdę potężne. Coś tam jeszcze trafią. A to dobra, to z tym może być też mały problem. O Jezu, ja tego nie trafię nigdy, zaczekajcie, tutaj. Ja to trafię kiedyś? Dobra, tu, on będzie tutaj. I tutaj trzeci raz? Masakra to jest trochę z tym. Dobra, w końcu się udało, ale naprawdę. Przeciwnikami szybkimi, gdy ja strzelam automatycznie tym brimstone'em, to może być mały problem, ale chyba dużo takich przeciwników, że rzeczywiście nie ma. Tutaj na boss rushu bardzo, bardzo dużo różnych przeciwników, więc się nie dziwię, że po prostu jest problem z trafieniem czegoś. Zresztą ja się też mogę po prostu lepiej ustawiać. Dobra, luźno, luźno. Przeciwnicy segmentowi to w ogóle mega luz. Weźmy sobie zgnite serce. I lecimy dalej. No ale teraz no nie powiem. Pociski samonaprowadzające, jakby mi się jakimś cudem trafiły. Ja byłbym bardzo zadowolony. A zaraz, on celuje w tych przeciwników, czy nie? On celuje, ale on celuje dopiero w momencie, gdy zaczyna strzelać. Oj, to słabo. To rozumiem, dlaczego tak nie trafia. Ale mi się kichać chce. Ojejciu, ale kichnę zaraz. Ale kichnę zaraz. Oj, no nie wiem, czy ta antygrawitacja to był taki dobry pomysł. Ale czasu tu stracę, masakra, to jest szósta fala dopiero. Powiedział Polak przy szóstej fali pandemii w 2023 roku. Nieważne. Dobra, przynajmniej jak trafię to Inoros, to obrażenia robię naprawdę niezłe i wygląda to całkiem ciekawie. Dobra, chodź tutaj w te portalki do mnie, mordeczko. A zresztą ja mogę nadal tak bić. No rzeczywiście, z takimi przeciwnikami, którzy są problematyczni, to mogę ich w ten sposób bić. Na dodatek ten jeszcze brimstone'ową klątwę mogę zakładać. Oj, ta brimstone'owa klątwa działa. W ogóle zapomniałem o tym. Tak nie wiem, tak się podjarałem tymi, powiem wam, antygravity tearsami, że o tej brimstone'owej klątwie w ogóle zapomniałem. A ona bądź co bądź, te obrażenia naprawdę fajnie zwiększa. Na dodatek ta klątwa przechodzi przez innych przeciwników. A raczej z tego bossa na innych przeciwników, więc może robić swoje. Szkoda tylko, że on rzeczywiście jest tak opóźniony, jeżeli chodzi o te celowanie. Dobra, tutaj nic strasznego, Larry Junior parę razy. Mały gisz, więc raczej giga luźno. I jest gituwa. Szkoda tylko, że ta klątwa naprawdę bardzo krótko trwa. Ta klątwa z Brimstone'a trwa niesamowicie krótko i zanim tak naprawdę dobrze kogoś uderzę, to ta klątwa często już z niego po prostu spada. Ale stacjonarni przeciwnicy to będą teraz tacy easy, bo na stacjonarnych przeciwnikach ja te lasery będę mógł po prostu pojawiać. Więc jakbym zdążył na hasza, byłoby super. Trochę mnie korci użycie karty full, ale dobra. My mamy jeszcze kartę world, więc ta karta world też swoje zrobi, jak użyję jej przypuśćmy na jakimś tam łup i szybciutko sobie przejdziemy na walkę z bossem kolejnym. Najgorsze jest to, że ja tak mogę wypuścić rzeczywiście, żeby ten laser... O, to jest chyba wersja czempiona. Mogę wypuścić ten płód, żeby tą klątwę wypuścić, ale gdy to robię, on się zaczyna od razu chować. Więc nie mogę, tak wiecie, kliknąć dwa razy i trzymać to już jego kliku, żeby na znowu wypuścić Brimstone'a. Jakbyście się zastanawiali, czemu ja tak robię. No po prostu się nie da. Dobra, zostały jeszcze dwie fale, bardzo szybko to już powinno pójść. Gerdy, no to bossik stacjonarny, tak jak mówiłem, po sobie stacjonarnie to dla nas mega easy w ogóle sprawka. Wow, ze wszystkich bossów, że ty żeś mnie trafił, to jestem w szoku. Jestem naprawdę w szoku. O, no i po tobie to bym się spodziewał jeszcze. Ale żeby Femin
Dobra, dwóch jeszcze bosków nam zostało, to już jest chyba ostatnia fala. O, coś na samym końcu widzę, że zachciało mi się otrzymywać obrażeń. Co dostaniemy? Pociski samonaprowadzające? Manicus Power. Ciekawy item, jakbyśmy mieli jeszcze maszynę do oddawania krwi, byłoby super. Dobra, ja zostaję przy moim obecnym trinkecie, używamy karty full. Wracam się szybciutko po kartę World, bo wydaje mi się, że mimo wszystko i tak szybciej to będzie niż bez tej karty World przejść przez kolejne piętra. Jak się trafi piętro XL, to już w ogóle nawet dobrze, bo... No, będziemy mogli bardzo szybko sobie przejść do walki z bossem. Dobra, całe piętro. Lecimy na kolejne. Przepraszam, używam od razu karty World i lecimy. Łump jedynka. Nie czekam na kolejne piętro, bo na kolejnym piętrze równie dobrze możemy dostać Curse of the Lost. Ja wtedy nic nie zrobię. Stars, to jest ciekawe. Losowy teleport, może nas teleportuje bliżej walki z bossem na kolejnym piętrze. Sacrifice Roomik, powiem wam, by się jeszcze przydał, bo w Sacrifice Roomie mielibyśmy... O Jezus, ja bym zrobił. W Sacrifice Roomie mielibyśmy po prostu... Czemu tego nie trafiasz? Naprawdę, z mega opóźnieniem on to wypuszcza. To nie był dobry pomysł. Fajnie to wygląda, ale to nie był dobry pomysł. To muszę przyznać rację wszystkim sceptykom Antigravity Tearsów. Fajny soharcik, super, max HP jakimś cudem mamy. Weź tutaj, traf takich przeciwników, masakra. Nie wiem, chyba dobrze, że mam tego Sensera normalnie. Pan Fredzio, klątwę na niego i ja w nim puszczam oczywiście te pociski. O Jezu, ale on z tą klątwą pada, z tą klątwą zadajemy chore obrażenia. Squeezy, świetny item, Tears Up na pewno się przyda. Tears tutaj są mega przydatne akurat na tym połączeniu. Kolejne piętro, na kolejnym piętrze mamy jeszcze boss challenge room, chciałbym o niego zahaczyć, mam nadzieję, że się uda go trafić. I od razu na samym początku mamy boss challenge room, świetnie. Pageant Boy, może jakieś piątki? Szkoda, szkoda, bo to mi dużo obrażeń nie zwiększy, 7 coinów naprawdę nie jest dużo. Też chyba jakaś nowa wersja Staina, albo to rzeczywiście jest po prostu Stain w wersji z nowym splash artem. I używamy Stars. Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem, mam nadzieję, że bliżej walki z bossem. Jak bliżej walki z bossem, to super. Do dołu. O, tutaj z chęcią odpalę. O, no i proszę bardzo, damage plus 0,2. No nie, nie wcale tak mało. Trafisz coś, trafisz coś, trafisz coś, trafisz coś. O Jezu, dobrze, oni się naprawdę nie ruszają praktycznie w tym cenzerze. Wydaje mi się, że to może być dobra droga do walki z bossem. Ale do tego pokoju jeszcze zajrzę. 5 minut mamy, więc dobra, to się nawet nie muszę jakoś specjalnie streszczać na tym piętrze. Relax, po raz miliardowy się nam trafił. Solharcik, dobra, nic ciekawego. Kolejny coin, lecimy dalej. O, ideolo, ideolo. Ja tutaj zostaję na trochę dłużej. Oddajemy zdrówko. I zwiększamy sobie ilość pieniędzy. Serio to zadaje dwa razy obrażenia, jak ma się serduszka zgnite? Ale ciekawie, o nie sądziłem, że otrzymam obrażenia, trudno się mówi. Dobra, ale coinów sobie naprawdę zwiększyliśmy bardzo dużo, jeszcze Lucky Penny kolejny, więc no tych rzeczywiście statystyk szczęścia mamy nieźle, no ale no, mówię, żadnego użycia na to nie mamy niestety. Dobra, ostatni raz tu już siedzę. Zgarniamy te coiny. Bloodbag jest ok, bo to jest kolejny speed up i mi się przyda na dodatek, mnie niesamowicie to wyleczy. Jak trasę serduszko kościane, to się nic nie stanie. Wydaje mi się, że tu nie wiem, tu i w prawo bym poszedł. No, dobra, bo myślałem, że to z tego pokoju standardowego, startowego będzie tutaj przejście. Co za piguła, speed up, kolejna, super. Bierzemy z chęcią i ja powiem wam, że bombuję sobie tu przejście. Jestem prawie pewny, że tutaj będzie przejście dalej. I tu już przeciwników na szybciochach, chyba rzeczywiście w tych zwykłych pokojach to będzie łatwiej pozabijać, rzucając tym płodem niż strzelając z niego. No, rzucając płodem, no to na pewno mnie nie zdemonetyzują. Dobra, kolejne bombki, całe piętro, walka z bossem. Tutaj na szybciochę oczy, na ciebie klątwę. Klątwa, dobra, i bijemy. I w tobie w środku. Jak to pada, masakra. O, nie było tego. A, był boss challenge, nie było Sacrifice Roomu. Szkoda tej kurde tego. Szkoda mi troszkę. Bloody Lasta wezmę. I szczerze, Cenzer i tego stracę co najwyżej. Cenzer i Cube of Metal, więc spoko. Bo nie stracę tego Jello, nie? A to tylko Cube of Metal. Okej, okay, myślałem, że Cenzer też zabierze. Ale dobra, no to jest damage up za Cube of Metal, spoko. Te piętro lecimy na walkę z Haszem. Szkoda troszkę tego drugiego klucza, że się nie trafił po prostu drugi Angel Roomik, bo rzeczywiście
No, na walkę z haszem, na walkę z mega szatanem, przepraszam, bym sobie z chęcią poszedł. Dobra, tu nic ciekawego, nie ma co pieniędzy wydawać. Dupaplex, to są strzały spektralne, my mamy już strzały spektralne. Więc też tu nic ciekawego za bardzo. Przemiana Wśpuna, świetnie. I mamy bardzo zwiększoną szansę na wejście tego efektu, mamy dużo szczęścia. Świetne skrzynki, mamski w końcu mamy. Kolejne sulharty, kolejne coiny. Dobra, i max coinów już mamy. Może wpłacę te pieniądze do maszyny znowu, mam 99 coinów. Co za karta? Judgment, nic ciekawego. O, wezmę już tego Judgmenta. Wpłacę te pieniądze, powiem wam. Zbije się tak do 50 coinów. Jeżeli maszyna przyjmie tyle pieniędzy, to ja będę mega zadowolony. Dużo i 10, też spoko, dużo obrażeń nie straciłem, a statystyki zawsze zwiększone. Dupaplexa wezmę na przypadek, gdybym dostał możliwość zmienienia mojego Brimstone'a na pociski zwykłe. Wtedy mi się strzały spektralne przydadzą. Alice Pure jest na tyle słabym itemem, że go i tak nigdy praktycznie używać nie będę, więc mam go w dupie. Bierzemy sobie skidapa i lecimy dalej. Może to jeszcze przejście na Crawl Space się nam trafi. Bardzo by miło było. Ale teraz deskę bym miał, jakbym przez przypadek się odpalił rzeczywiście na tą zwykłą Lilith Massacre. Dobra, tam jeszcze jedna bomba została. Znaczy jeszcze jeden kamień. No byłbym w szoku, jakby tu było przejście. Dobra, Hangman, Judgment, nic ciekawego, sobie zostawię to po prostu na The Chess, może sobie kolejny item uda się pojawić. Brimstone i ja w tobie pojawiam. I ja biję chore obrażenia, ja biję naprawdę chore obrażenia. To jest masakra i ja będę bił przeciwników stacjonarnych. No ale jak mam jeszcze te, mam jeszcze damage upy z Bloody Lasta, to już w ogóle super. Dobra. Co tu się dzieje z nim w ogóle? Dobra, tylko muszę tą klątwą wypluwać. Ajajaj, ajajaj, co ja robię? Naprawdę, troszkę krótko ta klątwa trwa po prostu. Najlepiej by było, jakby on zaczął przypływać muchy, bo zabiłbym muchy, muchy by przeniosły na niego tę klątwę i tak w koło macieniu, ta klątwa by się po prostu utrzymywała. Szkoda, że on nie może strzelać, jak nie widzi żadnego celu na mapie. Wydaje mi się, że to jest spory błąd. Dobra, klątwa się tu będzie utrzymywała. Ekstra! Bij hasza, nie muchy, mordeczko. O, ciekawe, czy im więcej przeciwników zabije przy nim, to tym dłużej ta klątwa się utrzymuje? Chyba tak, bo tak się trzyma naprawdę długo. I dobrze, bardzo dobrze. Dobra, klątwa. A, jeszcze raz mu puszczę i czekamy. Tu chyba jestem bezpieczny. Chociaż... no nie wiem, z tym cenzerem to jest masakra po prostu te pociski ogarnąć. Dlatego nie lubię cenzera na walkę z węga... Boże, z haszem. Uważam, że cenzer jeden z najgorszych temu na walkę z haszem ever. Haszyk, pojaw się tu, proszę cię. Klątwę na ciebie trzeba założyć. Dobra, 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 dobra. No i bijemy go z daleka tam. Lamusa. Fajny, mam jeszcze ten zbity atak, uciekam z masakra. Super poszło, no tak jak myślałem, naprawdę mamy świetne statystyki, dobre obrażenia, mamy Polaroida, więc lecimy sobie na katedrę. No do czesno nie ominę. Nagrywa się? Nagrywa, bardzo dobrze. Katedra, tu chyba nie może być Sacrifice Roomu, nie? Kurde, ale by mi się aniołek przydał w tym momencie. Ale bym chciał walkę z aniołkiem, kolejne. Ale śmieszny pocisk z eutanazji. Chariot. On jest śmieszny. Oj, Chariot jest śmieszny. Oj, to będzie dobre. Ciekawe, czy będę miał non-stop laser. Użyję to na walce z Isaaciem. Luck up, super. Ole, mamy szczęścia. Jeszcze więcej szans na wejście tego. Eutanazji, więc super, bo to w końcu mamy jakiś item losowy rzeczywiście w tym podejściu. Bez tego te statystyki szczęścia były po prostu na nic. Dobra, serio, przeciwników zwykłych to chyba łatwiej jest po prostu tak biczować jak złe dzieci, znaczy co? I jest gituwa, a to nie są moje płomienie, dobra. Nieważne. Czerwone serduszko, jakby się przydało, bo... nie mam aż tak dużo tego zdrowia. Troszkę się mogę zacząć martwić o to zdrowie rzeczywiście. No i super, dziękuję, już się nie martwię. Jest zwykły challenge room, troszkę szkoda. Bo w challenge room oczywiście moglibyśmy sobie wejść w postaci zwykłej Lilith. A tak trochę klops. A niech będzie. O! No i gituwa. Jezu! To się nie spodziewałem.
To się giga opłacało. Ile mam zdrowia teraz i to jeszcze serduszek kościanych. Masakra, świetnie. Kolejny kluczyk. A ciekawe, czy mam skill wpływa na jakość itemów w skrzynkach na dyczest. Ło, nigdy się o tym nie zastanawiałem. Wątpię, raczej nie, raczej nie. A byłoby miło jakby taki mały bonusik dla tego itemu właśnie. Bo jakby się nie wiedzieli, jak działa mam skill, to on właśnie zwiększa dropy ze skrzynek. Ale że w każdej skrzynce w DCS są po prostu itemy. No mówię, ciekawie by było, jakby rzeczywiście zwiększał jakość itemów w skrzynkach. Super by było. Trafisz kogoś, czy nie? Wydaje mi się, że nie trafi. Wydaje mi się, że nie trafi. O, trafi, dobra, jednak. Dobra, plan jest taki, wbijamy do Isaaca, puszczamy klątwę na niego i Chariota odpalam. Patrzcie na to. Nieważne. Jak on po prostu się roztopił, co tu się stało? 10 sekund, nie mogłem się użyć, miałem tirsy 6 coś, tam 7 nawet. Dobra, co ja piętro z nami, lecimy sobie na... decześcik, może się trafi, nie wiem, placki, może jakieś przejście na tego szatana jednak. Gówno. No, gówno. Co? Trzeci wyczyszczony pokój pojawia losowego słabego familiara. Jeżeli boss room jest w miejscu, gdzie friendly stack by dawał ci tego familiara, pojawia szarmowanego potwora. Jezu, szczerze mam, Jezu. Ale to jest... gówno. Ale wezmę. Niech będzie technology 0, niech będzie tu thumbnail. I szczerze, wezmę tego Razor Blade'a, bo mamy jeszcze zwiększenie obrażeń z tego. Mamy jeszcze zwiększenie obrażeń z... Bloody Lasta, więc mogę sobie teraz obrażenia zadawać żyletką, zwiększać sobie tym obrażenia i jeszcze dodatkowe zwiększone obrażenia z Bloody Lasta. Ale fajnie, jak są zastosowani niektórzy przeciwnicy, to bardzo fajnie widać ich po prostu animacja ataku. Ale to fatalnie działa, on nie trafia nic, masakra. Przemiana matkę, super, nóż za nami będzie. Jedna z najbardziej useless przemian chyba w grze, nie? Ten nóż, kiedy ktoś korzystał z tego noża w ogóle? O, przeciwniku, gońmy, mam nóż za sobą. Na pewno ci coś zadam obrażenia. Spoko. Ja nie mogę tak robić, szkoda. No dobra, no to po prostu siłę wejdę i tyle. Taki mamy tarczę, dajemy zdrówko. Jakiś full health. Bomb z arki. Spoko, a do ciebie może kolego jeszcze wrócę. Jakiś czerwone serduszko by się... rzeczywiście przydała. A czerwone serduszka nas podwójnie leczą, więc jedno wystarczy i naprawdę sporo tego zdrowia będziemy mieli i sporo tych gierek na Demon Begarze. No i tutaj żaden problem. Lodestone. O, widzowie, Lodestone to są pociski samonaprowadzające. W sensie przeciwnik staje się samonaprowadzający. Tylko jestem ciekawy, czy to... A, nie naprowadza, to laserów Brimstone'a. A to słabo akurat. Zwykłe pociski to samo naprowadza, ale nie naprowadza laserów z Brimstone'a. Szkoda, naprawdę szkoda. I nie powinienem podnosić czerwonych serduszek. Powinienem za każdym razem korzystać z możliwości... Polaroida, z tej tarczy po prostu, gdy idę na Demogera. Wróćmy się do niego na szybciocha. Coś ciekawego jeszcze dasz? Jaki jest dobry item jeszcze z Devil Roomu, jaki mógłbyś dać? Skalpel. A, wezmę. Nigdy z tego nie korzystałem. Super! Ej, koks! Za sobą strzelam pociskami, a mój... Jello chyba cały czas strzela Brimstone'em, prawda? Tak, się nic nie zmieniło. A jeszcze pociski z Lostona się do niego przypiają, ole ekstra! Są dla nas dwukrotnie zwiększone obrażenia w tym momencie. Na innej postaci to by nie działało, bo byśmy nie mieli tych pocisków normalnych, bo Jello chyba po prostu nie wpływa na te efekty. Ale to świetnie działa. I jeszcze mi te pociski się utrzymują w powietrzu, bo są z anti-gravity tearsów. Więc wystarczy raz lodestone i wszystkie pociski z powietrza nagle zaczynają do tego przeciwnika lecieć. Ale super, mamy combo. Masakra, jak to działa. Fajny wirusik. No już powiem, szkuna mamy, więc dużo to nie zmieni. Pozwala ci zrestartować pokój i dostać z niego lepsze nagrody. Okej,
Zastartujmy ten pokój, może skrzynkę dostanę? Był bardzo prosty. Skrzyneczka jakaś? Coś? Coś? Na tym piętrze tylko skrzyneczki. Takie lepsze nagrody to samo się wsadzić. Ojej, przepraszam. Jak przyjdzie pan na prezentację, dostanie pan darmowy pulsoksymetr. Za 1,30 z AliExpress. Ale skamy to są, nie? Jak byłem mały, to naprawdę wierzyłem w to, że można gdzieś pójść na prezentację i ci za darmo dają coś. Nie, to tak nie działa, niestety. Masakra, ile skamerów jest w świecie. Zwiększyły mi się tiersy, a nie statystyka nie wyświetliła, nie? To jest champion, czy nie? Być może to był champion. Druga część planu Bookworma, super by było, jakbyśmy jeszcze jedną książkę dali radę otrzymać. Tą wersję akurat Dingla widziałem. Ta wersja Dingla to nie była z tego młoda na czempionów, to była wersja nowa ze z nowym sprite'em. Trudno ogarnąć, nie? Akurat wyszedł niedawno ten mod, że bossów pozmieniali, że są... no zupełnie inaczej wyglądają z tymi sprite'ami, a jeszcze tego moda zainstalowałem na czempionów, to... mówię, strasznie trudno rozpoznać. Nie, czemu ja wziąłem Mystery Egga? Dobra, weźmy sobie smalczyk i tak mamy maksymalnego speeda, więc nic to nie zmieni w naszym podejściu. Całe piętro za nami, idealnie. No i lecimy na walkę z Blue Bebe. Blue Bebe. Ale to nie, nie, no co, co tu się dzieje? To jest masakra. Jakie mi hity robimy z tego. Żyć by się nie spodziewał, że ta Hemoptysis, tak to się nazywa, akurat będzie działał z tym naszym Brimstone'em, że zostaniemy Brimstone'a, o. Dobra, całe podejście, bardzo milusie. Wam, kochani widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, no i widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!